placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 3. Jest to mieszkanie o powierzchni 150 m2, w którym przebywa 12 dzieci. Znajduje się w pięknej, zadbanej kamienicy na Placu Piastowskim w Chorzowie. Placówką kieruje Bożena Cierpiał z Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie. Tu są tylko wychowawcy i dzieci, które same muszą zrobić zakupy, muszą ugotować, muszą posprzątać, muszą wyprać. Tutaj do końca właśnie jak do pracy się nie przychodzi. Celem placówki jest przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie, nauczenie go samodzielności, umiejętności zachowania się w urzędach oraz innych ważnych instytucjach, z którymi będzie musiał zmierzyć się w dorosłym życiu. Naszym celem jest głównie proces usamodzielnienia, czyli chcielibyśmy, żeby nasi wychowankowie, jak już opuszczą nasz dom, byli w stanie funkcjonować w życiu. Oprócz tego, że placówka wychowuje, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka, stara się również mądrze gospodarować wolnym czasem. W grupie jest wielu sportowców, głównie piłkarzy i biegaczy. Stąd pomysł na stworzenie grupy biegowej Ochoczo Wspieramy Rekreację. Biorą udział we wszystkich biegach lokalnych, które są tutaj organizowane, mają mnóstwo medali. Fajne jest to, że na podium stają nie tylko wychowankowie, ale też wychowawcy. W 2017 roku mieszkanie całkowicie zmieniło swój wygląd. Ściany zyskały nowe kolory, wymieniono meble i dekoracje w pokojach. Obecnie każde pomieszczenie ma inny charakter, tak jak różne temperamenty mają wychowankowie. Nasze doświadczenia sięgają 1993 roku, kiedy otwarliśmy pierwsze takie mieszkanie. Ale idea była jedna, chyba dla każdej z tych placówek, żeby rozbudzić w młodzieży marzenia na swoją przyszłość. Ale placówka to przede wszystkim ludzie. Wspólnie stanowią zespół, który lubi ze sobą spędzać czas i wzajemnie inspiruje się do kolejnych przedsięwzięć. Ochoczo!